coraz częściej zwracamy uwagę na to, co i w jakim zakresie umieszczamy, czy to na portalach społecznościowych, czy też na swoich blogach, czy stronach internetowych i staramy się działać w granicach prawa, to znaczy nie naruszając ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych w kontekście utworów, jak i również różnego typu dzieł zależnych, czy też opracowań. Natomiast w tym zakresie też oczywiście wykorzystujemy nieprecyzyjność ustawodawcy, jeżeli chodzi o takie przygotowywanie swoich, że tak powiem utworów, które no w dużej stopniu mogą być dziełami inspirowanymi po to, żeby, żeby niejako też ta nasza twórczość już bazowała na na czymś, co zostało wcześniej przygotowane. A nie jest to też utwór zależny, a nie opracowanie, natomiast ta granica jest tutaj między tymi dwoma dziełami dosyć bliska. Jeżeli chodzi o błędy, które popełniamy w trakcie przygotowywania swoich twórczości, swoich, swoich dzieł, czy też publikowania ich następnie w internecie, to tutaj pojawiają się, tak jak wcześniej wspomniałem, właśnie te błędy z niepodaniem właściwej e, formy źródła i też ewentualnego autora, z którego e, zaczerpnęliśmy jakieś informacje. Natomiast w przypadku, gdy, gdy, gdy e, tworzymy właśnie w oparciu o już dotychczasową twórczość, e, to często też e, jest problem z tym, e, kiedy możemy wykorzystać daną twórczość we własnym zakresie. Kiedy mamy do czynienia właśnie z tak zwanymi utworami zależnymi, w przypadku których jest potrzebna zgoda, i tutaj właśnie e, między utworami zależnymi a utworami inspirowanymi e, pojawiają się problemy w interpretacji, w rozpoznaniu, kiedy mamy do czynienia z którym utworem. E, I w przypadku dzieł zależnych e, jest konieczność uzyskania co do zasady zgody autora utworu pierwotnego, a, i często właśnie mamy do czynienia z takimi utworami zależnymi i tych zgód nie mamy. Dlatego też to myślę, że jest taka kuriozalna sytuacja, natomiast istotna z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności właśnie autora czy też administratora, który publikuje tego typu treści w internecie. Jeżeli chodzi o nasz wizerunek, to starajmy się zwracać uwagę, żeby on po prostu był wykorzystywany zgodnie z literą prawa, żebyśmy po prostu co do zasady wyrażali zgodę, jeżeli chcemy, aby nasz wizerunek był przez osoby trzecie wykorzystywane, no, chyba, że zachodzą takie sytuacje, w których ta zgoda jest niepotrzebna, natomiast to są, że tak powiem, wyjątki od zasady. Natomiast w przypadku, gdybyśmy chcieli kreować ten wizerunek też na innych polach, nie tylko osobistych, to budujmy tą świadomość w ten sposób, że, że, że poza ochroną taką wynikającą z litery prawa są też pewne inne możliwe formy ochrony, które możemy uzyskać na, na nasze działania.